Czyżby dzisiaj była sobota? Czyżby była właśnie godzina 19? Chyba tak, więc czas zacząć najnowszy odcinek Pączka. Pani Grażynko, mam nadzieję, że jest dzisiaj pani na posterunku. Liczę na panią. Imieniny dziś obchodzą Rambert, Ubald i Adam. Wszystkiego najlepszego. W dzisiejszym pączku będzie troszkę o polityce. Trochę boję się poruszać ten temat, w ogóle nie chciałem poruszać w pączku żadnych tematów takich politycznych, tematów spornych. I odcinek o kandydatach na prezydenta, który zrobiłem jakiś czas temu, to jest chyba jeden z nielicznych odcinków, który ma więcej łapek w dół niż łapek w górę. Tam pojechałem w bardzo prymitywny i prostacki sposób po każdym z kandydatów. Swoje polityczne poglądy zostawiłem po prostu z boku i zastosowałem taki klasyczny hejt typowego niezadowolonego Polaka. Ale dzisiaj nie mogę już swoich politycznych, prawda, upodobań zostawić na boku, gdy się dzieją takie dziwne rzeczy. Czy widzieliście te filmiki ostatnio z Bronisławem Komorowskim? Jeszcze z naszym miłościwie panującym nam prezydentem? Gdy przechadza się ulicami polskich miast i rozmawia z ludźmi? W jednym filmiku spytany przez młodego Polaka, co zrobić, jak żyć za 2000 zł? Jak sobie poradzić? Prezydent odpowiada, że trzeba sobie znaleźć lepszą pracę i wziąć kredyt na mieszkanie. I to, w jaki sposób pan Bronisław odpowiada, to w ogóle mnie nie poruszyło, ale poruszyło mnie i rozśmieszyło coś innego. To, że pan prezydent na tych wszystkich swoich przechadzkach ma suflera. Chodzi za nim krok w krok taka pani, możecie ją zaobserwować na tych filmikach, i mu podpowiada do uszka, co on ma mówić. Tak, ja wiem, że pewnie mi powiecie, Pączek, to jest normalne, każdy polityk tak robi, przecież oni nie są cyborgami. Ja wiem, że Obama przemawia z prompterów, które ma ustawione po jednej i po drugiej stronie mównicy, więc jak przemawia, to jest jak najbardziej naturalne, rozgląda się po sali, po ludziach. Okej, ale gdy człowiek potrzebuje pomocy w spontanicznych rozmowach z obywatelami, to już jest coś nie halo. Idzie teraz ta druga tura, jaki mamy wybór? Jesteśmy po prostu między młotem a kowadłem postawieni. I co tu zrobić? Ja o taką Polskę walczyłem. Świętem na dziś jest Dzień Straży Granicznej. Pani Grażynko, a teraz co mam mówić? Żegnam się z wami ciepło i serdecznie. Widzimy się jutro, jak zwykle, o godzinie 19. Właśnie zjadłeś pączka. Dziękuję. Nie no, ale przepraszam bardzo. Moim zdaniem to była świetna PR-owa zagrywka, tak się powinno to właśnie robić. W świecie polityki teatry dawno już odeszły od suflerów, od tego typu rzeczy. To jest, proszę państwa, moim zdaniem powrót do korzeni. To zjawisko samo w sobie jest bardzo dobrym krokiem, samo w sobie, do tego dialogu, prawda, do wyciągnięcia dłoni do obywatela. Ja już nie jestem sam niezależny, bufon prezydent, tak? Ja już jestem, prawda, dla ludzi, z ludźmi. Współpracuję też. I to nie jest tak, że będę mówił co mi ślina na język przyniesie. Ja mam zaplecze swoich ludzi, ja muszę to skonsultować. Bardzo dobra zagrywka.